Witamy w kolejnym vlogu treningowym. Jesteśmy znowu na AZS Łódź. No, mam nadzieję, że nie znudzi wam się to miejsce. A dzisiaj ze mną na treningu młody talent z Bielsko-Białej, Mati. Hej! Przyjechałeś do nas prosto z Bielska-Białej. Wstałeś o 6 rano, tak? Tak, wstałem o 6 rano, ale w ogóle nie mogłem spać, ponieważ bardzo jakby się cieszyłem, że będę tutaj. I po prostu nie mogłem spać i spałem jakieś 2 godziny, więc się w aucie jeszcze przespałem to. Ojejciu, to jak to trening będzie wyglądać, jak spałeś? Mam nadzieję, że dobrze. Dobra, słuchaj, ty trenujesz ile? Pół roku i 1 marca będzie już 7 miesięcy. Ale jak poznałeś freestyle? Mi się wydaje, że duży udział miał tutaj Dawid Witos, nie? Tak naprawdę przez pierwsze 4 miesiące trenowania w ogóle właśnie go nie poznałem, tak dopiero później. Poszedłem do jego szkółki, bo mama zobaczyła to na internecie. To tak pomyślałem, że fajnie wpaść, kogoś poznać i w ogóle. A tak poznałem freestyle dzięki waszemu kanałowi, Just Freestyle. O, no to się cieszę, naprawdę. Nie sądziłem, że poznałeś freestyle dzięki naszemu kanałowi. Ach, dobra, dzisiaj sobie razem potrenujemy i wymyśliłem dla Mateusza jedno wyzwanie. No nie będzie to tak jak we vlogu z progresem, czyli Iron Man poprzedłuż combo i skat, ponieważ no wolałbym, żeby to było wyrównany pojedynek. Dlatego wymyśliłem jedno bardzo ciekawe wyzwanie, które zobaczycie za jakiś czas. Jest to kolejny vlog, którym chcę was zmotywować. Chcemy razem was zmotywować do rozpoczęcia treningu w freestylu. Mateusz pół roku trenuje i ma niewyobrażalny, świetny progres. Ale to... O wilku mowa. Co robić? A wiesz co, gadamy do okna. Dobra, nie przeszkadzaj, nie przeszkadzaj nam. I właśnie chcę wam pokazać, jak można grać w freestyle w wieku 10 lat po pół roku treningów. Zaczynamy od rozgrzewki. Pamiętajcie, zacznijcie od rozgrzewki. Zaczynamy! Yeah! To jest takie fajne ćwiczenie rozciągające na biodra. Stoimy tak, noga z tyłu prosta i ja będę o tak ustawiać. I sobie tak bujamy się. Ja to z czasu po prostu wiem nogę. W ten sposób rozciągamy tutaj. A w takiej pozycji rozciągamy bioderka. I no. Nie, pamiętajcie, żeby nie statycznie, tylko dynamicznie. Tutaj progres po pojedynkach. Graliśmy takie fajne pojedynki, wyzwania widzów. Tutaj macie link gdzieś. Tak, jeśli chcecie zobaczyć, czy progres rozwalił mnie, czy ja progresa, to macie link na górnym rogu ekranu. Progres. Dobra, weź. Wracamy do treningu. Zobaczmy, jak gra Mateusz po pół roku treningów, 10-latek. 3 atwy. Jaki jest mój rekord? 6. Rozgrzeweczka. Patrzcie, jakie szybkie kapki, jak zapiernicza tymi nóżkami małymi. I... Jest, ale ładnie. Słuchajcie, to było na słabszą nogę. A jaki jest wasz rekord, kółek na słabszą? Wiecie, że styl freestylera można już rozpoznać po samych kapkach. Kapki świadczą o panowaniu nad piłką. Ale dawajcie, zrobimy coś takiego. Zrobimy po 50 kapek. I kto szybciej je zrobi? Ciekawe, co? Dobra. Ale zróbmy tak swoim stylem, normalnie. No tak, tak, normalnie, normalnie. Normalnie robimy kapki, kto zrobi pierwszy 50, łapie w ręce, mówi już. Te 3, 4. Już. Ale jest różnica, nie? No. Jak ja bym powiedział, że futbol ma kapkę, to bym dzisiaj zarobił. 3. Ja za dziwne odgłosy wydaję. Powinienem troszeczkę zastopować. O! Dwie nóżki chodzą. Więc nie używa jednej do wchodzenia do wanny.
lepiej zaczyna halby? Od mocniejszej czy od słabszej? Nam od mocniejszej. W sensie nogi. Ręki. Nie ręki. Tak klaszczemy, kiedy było git, ale nie za bardzo. Co? Teraz tego nie lubi się, że outfit się odbije od tego albo od piecy. To jest tak denerwujące, że... Od łydki, od piszczela, od drugiej pięty. To jest takie denerwujące. Robię tak do hopa, nie? No. Robię tak, wyginam nogę, nie? No. Jak źle wybiję, to zawsze trafię sobie w to w kolano. No, często tak jest, albo od piszczela. Nie, ale ja musiałem się zrobić, jak batu flipa. Złapałem was, moi drodzy widzowie. Przepraszam. No, Mateusz, uważaj na widzów. Ogólnie widzę, że Mati ma lekki problem z crossami. I większość osób do freestylerów mówi, by nie grać basic comb z crossami. Że to jest łatwiejsze, że to są przerywane komba, że cross to nie trik. Ale powiem wam, że ja przez pierwsze 2 lata freestylu non-stop wplątywałem crossy do basiców. I myślę, że dzięki temu mam świetnie rozwiniętego crossa. Cross już teraz jest dla mnie jak kapka, dlatego nie mam jakichś większych trudności przy połączeniach z crossami, no między innymi crossachtat. Więc, drogi początkujący graczu, graj basiki z crossami. Rozwijaj tego crossa, niech on będzie właśnie czysty, taki opanowany, a potem ta umiejętność crossa nie tylko przyda się w wykonywaniu samego crossa, ale także przy tatwach i innych połączeniach z przełożeniem. Więc no, tu jest taka ciekawa kwestia mi się nasunęła. Dawaj cross up bassa. Nie. Mati. No. Jest. Zostaw mi widzów. No ja będę was tu trzymać. No i wiecie, dla mnie na przykład cross już nie sprawia jakiegoś większego problemu. No bo patrz. Chciałem to zachwycić. Cross jest bardzo ważnym trikiem, no, który bardzo... Tak, taki fundament, który rozwija podstawy do innych trików. Na przykład później nie zrobisz takiego triku jak tać, a mać w ogóle wszystkie półtorej ręki. Tak. Ja bym umarł prawie. Jak to powiedział Mateusz, jedno z najbardziej denerwujących i trudnych połączeń, bo trzeba ten powrót z halfem zrobić dość wysoko. No, wygląda to tak. No i tak wygląda powrót z halfem po 8 latach treningu, tak wygląda po pół roku. Nie ma! I to jest niezaliczone, nie opanował do kapek. Wiłku, pan mnie teraz zrobił. Zrobił, Boże. A! Tak jak mówiłem, tak powiedziałem. Tak jak mówiłem, tak powiedziałem. Pokaż mi swojego buta. Patrzcie, ile pracy mieści się w tym bucie. Już dziura na wylot. Na ostatni sierpień wakacji to tak w nich karciłem, że czasami potrafiłem 3 razy po 2 godziny wyjść na pole, więc... Na pole? Ja mówię na dwór. Mateusz mówi na pole. Albo na boisko. Jak wy mówicie i dlaczego? Na dwór czy na pole? I dlaczego tak mówicie? Dobra, jedna rzecz mnie interesuje.
pewnie innych widzów, którzy to oglądają też. Czy ty grasz w piłkę nożną? Grałem. Grałem w piłkę nożną, ale zrezygnowałem, bo właśnie zobaczyłem, że jest coś takiego jak freestyle football, taki odrębny sport. Nawet nie wiedziałem. Widziałem właśnie, że ktoś tam w internecie grał, ale nigdy mnie to nie poruszało. A teraz po prostu straciłem jakby zajawkę do piłki nożnej i po prostu stwierdziłem, że to jest coś nowego i fajnie by było spróbować. I tak po prostu chwyciłem i teraz po prostu gram i cieszę się tym. Myślisz, że udałoby się, że byłoby możliwe mieszać treningi piłkarskie i freestyle'owe? No, byłoby to możliwe, ale oczywiście by ograniczono nam czas właśnie tych treningów. Bo wiecie, bo dużo osób mówi, że piłka nożna nijak ma się do freestyle'u i to prawda. Ale myślę, że w młodym wieku warto jest jeszcze chodzić na te zajęcia piłkarskie, bo troszeczkę rozwijamy się tak umiejętnościowo. Chodzi mi o umiejętności motoryczne, umiejętności panowania jakkolwiek nad piłką. No i jeśli wam się spodobał freestyle i już naprawdę zażarcie chcecie grać ten sport, no to warto pomyśleć w pewnym czasie, żeby się przenieść już tylko i wyłącznie na freestyle football i trenować tylko i wyłącznie triki. Oczywiście jeśli to wam sprawia przyjemność. Zachęcam, naprawdę warto. No i ja grałem w piłkę nożną 10 lat, bo do 15 roku życia, nawet 16. Widziałem ten Irish Challenge na tym, na Facebooku. Tak, no 10 albo 11 lat grałem w piłkę nożną i freestyle grałem od 15 roku życia i rok grałem w freestyle i piłkę nożną jednocześnie. Nie polecam, bo ani tu nie masz formy. Ja poszedłem w stronę freestylu i jestem zadowolony. Dobra. Tak samo jak ja. Dobra, słuchajcie, czas na wyzwania freestyle'owe, challenge, czy jak to nazwać. No po prostu pobawimy się. Pobawimy się na punkty ja kontra Mateusz. Ale to będzie już w następnym odcinku, ponieważ nie chcę, by te filmy były za długie, no i myślę, że lepiej będzie dzielić je na części. A jak wy czujecie, jak wy uważacie, wolicie dłuższe filmy, czy może takie krótsze, ale podzielone na części? Napiszcie w komentarzach, żebym wiedział. No, a następny odcinek to jest naprawdę bardzo ciekawy, bardzo fajne wyzwanie. Dowiedzie się wtedy, kiedy zostanie udostępniony. A żeby on został udostępniony, to muszę go po pierwsze zmontować, a po drugie chcę zobaczyć pod tym filmem 200 łapek w górę, nie w dół. Jeśli pojawi się 200 lajków, to od razu publikuję następny odcinek z challenge'em ja kontra Mateusz. Zobaczymy, co to będzie, jak to wyjdzie, kto wygra. No, będzie ciekawie. Zatem na ten moment dziękuję wam za oglądanie tego pierwszego odcinka vlogu treningowego, a na wyzwania zapraszam tutaj. Jeśli się pojawi ten film, to link będzie tutaj na boku, wśród tych okienek. Tutaj. No, dziękuję. Pamiętajcie, po prostu trenujcie.